Właśnie się znajduje na wiadukcie na granicy Piastowa i Pruszkowa, nad linią kolejową. Wiadukt jest już oddany do użytku od początku marca, ale tylko dla pieszych i rowerzystów, bo aktualnie byłby ślepy dla samochodów, ponieważ trwa przebudowa ulicy Grunwaldzkiej. Natomiast inne prace były już zrealizowane i jest już przejazd na ulicy Warszawskiej i Warsztatowej. Jak ta cała inwestycja tego wiaduktu ulicy Grunwaldzkiej, Warsztatowej i Warszawskiej wygląda? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, Krzysztof Zosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Tutaj prosto z granicy Pruszkowa i Piastowa, gdzie znajduje się wiadukt ulicy Grunwaldzkiej. Wiadukt, który już został oddany do użytku na początku marca, dokładnie 1 marca i funkcjonuje. Jest już, przeszedł przez wszystkie testy, całkowicie jest właściwie ukończony, tam tylko i wyłącznie jakieś mniejsze prace przy detalach są aktualnie realizowane. No to dlaczego dzisiejszy film? Czemu to nie jest cały czas podsumowanie? No bo samochodu tutaj nie ma, są tylko łącznie piesi i rowerzyści. Samochody się pojawią dopiero, kiedy będzie przejezdna ulica Grunwaldzka, a to się wydarzy dopiero w czerwcu 2024. W skrócie, w przyszłym miesiącu najprawdopodobniej wszystkie prace już się zakończą i będzie można przejechać również samochodem, autobusem czy innym środkiem transportu przez nowy wiadukt. Wiadukt na razie jest tylko łącznie dla pieszych i rowerzystów, jeżeli chodzi o pochylnie. Schody są również oddane do użytku, natomiast prace przy windach cały czas jeszcze trwają. Przynajmniej tak to miało miejsce, kiedy tutaj się jeszcze pojawiłem na sam koniec kwietnia. Jak widzicie, tak wyglądała ta cała inwestycja, jeżeli chodzi o zaawansowanie budowy, jeżeli chodzi o sam wiadukt. Natomiast co ważne, już całkowicie został trochę wcześniej, właściwie troszeczkę później, już tak w trakcie marca został całkowicie oddany przejazd, jeżeli chodzi o ulicę Warsztatową, a ulicę Warszawską. Stary przebieg ulicy Broniewskiego całkowicie już zniknął, a ulica, która, a firma, która budowała połączenie właśnie ulicy Warsztatowej z Nowym Rondem, tutaj no to właśnie kiedy zakończyła te prace, można było oddać do użytku nową ulicę. Sam wiadukt jest oczywiście zabezpieczony porządnymi betonami, nie takimi jak w Legionowie, więc raczej nikt z niego nie skorzysta, ale nawet jeżeli by gdzieś przejechał, to tam na drugim końcu raczej sobie zepsuje zawieszenie, niż gdzieś pojedzie dalej, więc tak sytuacja wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o względy techniczne, to wiadukt się znajduje nad 5 torami, z czego jeden jest de facto prawie całkowicie rozkradziony i właściwie go tam nie ma. Ale dobrze, krok po kroku może przejdźmy sobie do tego, co faktycznie się dzieje na ulicy Grunwaldzkiej, no bo to faktycznie jest zaawansowanie budowy, które aktualnie jest jeszcze realizowanie. Ulica Grunwaldzka będzie zupełnie inną ulicą niż wcześniej, będzie po pierwsze z nawierzchnią asfaltową na całej długości, która jest jedną całością. Co ważne, również pojawią się chodniki i ciąg pieszo-rowerowy bardziej niż droga rowerowa, z tego co pamiętam, na większości całej trasy. Pojawią się też nowe przystanki autobusowe z wyspami, żeby można było na spokojnie się tutaj zatrzymać. Tu widzimy jedno dostrzeżenie, więc w tym miejscu właśnie się będzie m.in. znajdować jeden z przystanków autobusowych, mniej więcej, chyba że to jest jakieś dostrzeżenie przy skrzyżowaniu, to nie pamiętam dokładnie. Natomiast co ważne, w ramach tej całej inwestycji również jest całkowicie przebudowane, o, no, tutaj widzę zatoczkę autobusa, no to tu faktycznie będzie autobus się zatrzymać. Natomiast co ważne, w ramach tej inwestycji też jest realizowana przebudowa całkowicie skrzyżowania z Aleją Tysiąclecia i Alejami Jerozolimskimi. I do tego za chwilę dolecimy, bo tam faktycznie widać te zaawansowanie budowy najlepiej, bo tutaj już mamy i oznakowanie poziome i całkowicie już praca, jeżeli chodzi o nawierzchnię asfaltową, gotowo. Więc tutaj za chwilę sobie dolecimy. Ten odcinek drogi jest jeszcze zamknięty, jeżeli chodzi o połączenie z właśnie Aleją Tysiąclecia, ale to nie zmienia faktu, że możemy dokładnie zobaczyć, jak już mniej więcej będzie wyglądać. Tam jeszcze brakuje ostatnich malowań, jeżeli chodzi o przejazdy rowerowe, a przynajmniej tak to wyglądało właśnie jeszcze 2 tygodnie temu, kiedy tutaj się wtedy pojawiłem. Tu, jak widzicie, całkowicie ładne, świeże malowanie czerwone, świecące przejazdy rowerowe, przejście dla pieszych zdobione i jak widzicie brak przejazdu w kierunku właśnie Alei Jerozolimskich, dlatego też, że ruch już będzie przerzucony właśnie na prawą stronę, czyli na Aleje Jerozolimskie. Natomiast wyjazd z Alei Jerozolimskich w kierunku nowego wiaduktu będzie się odbywać tymi dwoma pasami. W skrócie będzie to tak zrealizowane,
aby ruch jak najlepiej mógł się tutaj rozdzielić, bez konieczności powodowania podwójnych korków i podwójnych ruchów w danym miejscu. W skrócie tutaj po prostu jest wyjazd, jak widzicie jest prawoskręt i dalej prosto już po prostu samochody będą jechać cały czas prosto. W drugą stronę też z dwoma zakrętami przyjadą, ale też bez jakichś raczej większych utrudnień. Tak to wygląda na skrócie kamery. Widzimy nowy wiadukt, całą ulicę Grunwaldzką tutaj jak widzimy jeszcze jest w budowie tam w częściach i w kawałkach. No i to skrzyżowanie tutaj właśnie w tym miejscu całkowicie zostało przebudowane, jeżeli chodzi o połączenie z Alejami Zimskimi. Wcześniej nie było po prostu możliwości wjazdu w ulicę Grunwaldzką z Alei Zimskich, a tego też byłoby to dosyć kiepskie rozwiązanie, bo nie dałoby się dojechać do nowego wiaduktu. Teraz tak to się zmieniło, że właściwie to naprawdę całkiem sprawnie i szybko będzie można dojechać do wiaduktu. Tam jeszcze co ważne, przy samym wiadukcie jest planowana jedna ulica, bo rondo ma 4 zjazdy, a aktualnie tylko łącznie 3 są wybudowane. Natomiast tamten zjazd, który jest planowany do połączenia z autostradą A2, jest daleko idącą inwestycją, która na razie nie ma jakichś większych planów, jeżeli chodzi o faktyczną realizację w najbliższym czasie. Przejdźmy się teraz w drugą stronę, żebyście dokładnie jeszcze raz mogli zobaczyć, jakbyśmy jechali w kierunku wiaduktu. Skręcamy sobie tutaj prawo z Alei Zimskich, no i następnie mamy dwa pasy do jazdy prostą, bez jakichś większych problemów. Też, co ważne, w ten sposób pojawił się tutaj nowy prawoskręt w Aleje Tysiąclecia i w ten sposób aktualnie można się tam dostać i skręcić. Aktualnie zbytnio, znaczy można jeszcze tam skręcić z Alei Zimskich, ale tędy po prostu jadąc na pewno to zrealizujemy dużo sprawniej. Tu też jak widzicie jeszcze nie ma całkowicie nowego sygnalizacji świetnej na tym skrzyżowaniu, więc dlatego też to jeszcze jest ograniczone i pozamykane. Tutaj z kolei ładnie widać po prawej stronie, że znajduje się ciąg pieszo-rowerowy, czyli nie droga rowerowa, a ciąg pieszo-rowerowy. Czym się to różni? Różni się to tym, że ciąg pieszo-rowerowy pozwala jednym i drugim użytkownikom drogi korzystać z tego miejsca, ale pierwszeństwo cały czas ma pieszy. Chyba że znak jest ustawiony do góry nogami, czyli to jest ciąg rowerowo-pieszy, no to wtedy faktycznie rowerzysta ma pierwszeństwo. Ewentualnie też mamy takie wymysły jak droga rowerowa z adnotacją na dole z dopuszczeniem ruchu pieszego. I wtedy to działa tak samo jak ciąg rowerowo-pieszy, w skrócie rowerzysta ma pierwszeństwo zawsze, ale pieszy też może się wtedy przemieszczać. Normalnie pieszy nie ma wstępu na drogę rowerową, chyba że chce po prostu przez nią przekroczyć w formie przejścia dla pieszych, jeżeli w okolicy nie ma. Natomiast wracając tutaj do ulicy Grunwaldzkiej, na której będzie ciąg pieszo-rowerowy raczej, chociaż znaków nie oglądałem, to możemy zobaczyć, że na dalszym odcinku, już tym najbliżej wiaduktu, faktycznie widać, że są realizowane prace, niedługo już będzie wylewana warstwa asfaltu, przynajmniej pierwsza warstwa asfaltu, chodniki już są zrealizowane, jeżeli chodzi o krawężniki, no i prace faktycznie tutaj całkiem ładnie postępują. Biorąc pod uwagę, jak to wyglądało, kiedy byłem tutaj ostatnio, to trzeba przyznać, że dosyć dużo się zmieniło, bo wtedy jeszcze stara nawierzchnia w tych miejscach była, a teraz już widzimy, że zaawansowanie budowy już właściwie się powoli, ale jednak finalizuje. Z kolei tutaj przy samym wiadukcie warto zaznaczyć, że w ramach tej inwestycji zostały też całkowicie odbudowane wszystkie ekrany akustyczne w miejscach, gdzie były wcześniej. No i windy są, windy jeszcze nie działają, nie funkcjonują, tam jeszcze z różnych względów, jeżeli chodzi o względy miejskie, bo to musi być wszystko dane do użytku i jeszcze są też takie inne prace, które są realizowane, jak między innymi dokończenie całej iluminacji wiaduktu, bo wiadukt ma też się świecić w nocy. Iluminacja jeszcze musi być uzgodniona oczywiście z PKP PLK, żeby tam przypadkiem maszyniców nie oświetlało, więc wiadomo, o co oczywiście chodzi. Ale jak już to wszystko będzie ustalone i pewnie już to zostało ustalone, bo te informacje mam sprzed właśnie tych 2 tygodni ponad, no to po prostu wiadukt nowy będzie śmigać i będzie też ładnie się prezentować nocą. No bo co by tutaj dużo jednak nie mówić, jeżeli wiadukt jest podwieszany, pylonowy, no to aż by się prosiło o to, żeby jakoś ładnie się prezentował w nocy. Ja jeszcze na pewno się tutaj chętnie pojawię w nocy, kiedy żeby właśnie tutaj również pokazać. Z kolei tutaj na dalszym odcinku możemy zobaczyć właśnie ten nowy przebieg aktualnie ulicy Broniewskiego, która pierwotnie robiła slalomy tutaj, a aktualnie została bardzo, bardzo potężnie wyprostowana z nowymi miejscami też dla autobusu do zatrzymywania i nową drogą rowerową, która jest oddzielona od części pieszej w tym miejscu, więc to jest dosyć dobre rozwiązanie, chociaż oczywiście jej ideą jest jeszcze o krok dalej, czyli oddzielenie chodnika od drogi rowerowej, ale dobra, już nie będziemy aż wchodzić w takie aspekty. W Warszawie możemy sobie walczyć takie bariery, natomiast jak widzicie tutaj wszystko jest już zrealizowane i z tego co wiem autobusy już ponownie tędy jeżdżą, zresztą widać na przystankach, że wszystko jest już ustawione i nawet rozkłady jazdy tam się pojawiły, więc tak mniej więcej wygląda zaawansowanie budowy, jeżeli chodzi o ten nowy wiadukt na granicy Pruszkowa i Piastowa.
Wiem, że bardziej Pruszków w teorii z tego skorzysta, chociaż nie byłem aż taki przekonany, biorąc pod uwagę, że pierwotnie to w teorii tylko łącznie Piastów by miał do niego dojazd. Natomiast no faktycznie to jest bardzo dobra informacja, że ta inwestycja powoli, powoli, ale jednak się już finalizuje i wszystko będzie już w tym miejscu zrealizowane i gotowe, abyśmy mogli z tego korzystać. Więc ja tutaj się ponownie pojawia, jak już ulica Grunwaldzka będzie oddana do użytku, no więc spodziewajmy się tego w czerwcu, że faktycznie to się wydarzy. Taki jest aktualnie zaplanowany termin oddania do użytku właśnie tej całej ulicy. I wtedy też po prostu wszystkie prace, jeżeli chodzi o wiadukt, będą raczej zakończone. No bo tu właściwie już teraz nic nie dzieje poza tymi windami i tymi poprawkami, jeżeli chodzi o oświetlenie samego wiaduktu. Więc tak mniej więcej wygląda cała ta inwestycja. I jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. I jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam również Was do zostania patronami, ja wznoszę. Ten film oglądacie w poniedziałek, czyli w pierwszy dzień, kiedy ja już wyjechałem do Sopotu, więc jeżeli macie jakieś pytania, komentarze czy jakieś inne rzeczy, to piszcie. Ja na nie wszystkie odpowiem dopiero, kiedy wrócę ze Sopotu, bo wszystkie filmy, które teraz oglądacie, one są zaplanowane mniej więcej i się same publikują o stałej mniej więcej porze, więc wszystko, co teraz się pojawia w tym najbliższym tygodniu, to jakby się samo wrzuca, a później będę patrzeć, co wy tam faktycznie piszecie w tych komentarzach. Jedyne, co to faktycznie może się jeszcze mi uda pojawić na otwarciu tramwaju na Gagarina, jeżeli to się wydarzy we wtorek rano. Jeżeli nie, no to trudno, po prostu się pojawia chwilę później. A tutaj na sam koniec jeszcze raz zobaczcie sobie, jak wyglądają te wszystkie chodniki, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Cały zakres tego z dojściami właśnie do tych nowych schodów, które się znajdują, jak i również samych wind. I co ciekawe, o czym może nie wszyscy wiecie, to pomijając to, że droga rowerowa, która została pierwotnie w trakcie budowy usunięta, ta teraz oczywiście wróciła, to ważne jest też to, że po drugiej stronie samego wiaduktu jest też dojście z jednej i z drugiej strony dla pieszych. Nie trzeba koniecznie obchodzić całego wiaduktu i dochodzić do ronda. Można tutaj sobie wzdłuż wiaduktu dojść takim ładnym chodniczkiem z oświetleniem i wejść schodami na górę, bądź też pójść po prostu dalej. Więc tutaj wszystko całkiem ładnie zostało zrealizowane. No, tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie wiem, nie powiem Wam, co będzie jutro, bo tego jeszcze nie zaplanowałem dzisiaj, ale zobaczymy. Na pewno coś będzie. Cześć!